Dzień dobry, dzień dobry. Dziś przychodzę do Was z tematem filtrów UV, czyli filtrów przeciwsłonecznych. To będzie poniekąd kontynuacja poprzedniego odcinka o przebarwieniach, dokładnie o ich zapobieganiu, ale oczywiście pamiętajmy, że ochrona UV jest ważna dla każdego, bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, jaki mamy rodzaj skóry i z jakim problemem się borykamy. Czego dowiecie się z dzisiejszego filmu? Przede wszystkim, jakie mamy rodzaje promieni oddziałujących na naszą skórę. Następnie, jakie mamy rodzaje filtrów, które zabezpieczą naszą skórę przed działaniem owych promieni i w jaki sposób dopasować odpowiedni preparat z odpowiednimi filtrami do danego rodzaju i problemu skórnego. Tutaj naprawdę, gdy dowiemy się, w jaki sposób dane filtry się zachowują, znacznie ułatwi nam to wybór. Opowiem Wam również o stresie oksydacyjnym powstającym w komórkach właśnie pod wpływem działania promieni. To jest temat, który powinien być coraz to bardziej poszerzany. Zresztą coraz bardziej staje się popularny, co mnie cieszy, bo stres oksydacyjny powoduje niesamowite spustoszenie w naszych komórkach i bardzo w dużej mierze przyspiesza starzenie skóry. I nie tylko, może również wpływać na powstawanie różnego rodzaju zmian. Także sobie zaraz to wszystko odczarujemy. Oczywiście, jak zawsze, też powiem Wam, przedstawię dokładnie preparaty kosmetyczne przetestowane na wielu rodzajach skór i w wielu warunkach. To też ważne. Te kosmetyki, które dzisiaj tutaj będziecie miały przedstawione, były testowane nie tylko w naszej polskiej szerokości geograficznej, ale również w tych cieplejszych, bardziej nasłonecznionych miejscach. Także jestem przekonana, że każda z nas i z Was znajdzie coś dla siebie. I co bardzo ważne, pamiętajcie, kochane moje, jeżeli chcemy zapobiegać przebarwieniom każdego rodzaju, każdego pochodzenia, czy będą to przebarwienia pozapalne, typowo posłoneczne, hormonalne czy polekowe, to wszystkie te nasze działania będą psu na budę, jeżeli nie wprowadzimy filtrów przeciwsłonecznych. To jest absolutnie nieodzowne i pamiętajcie o tym, że filtry przeciwsłoneczne muszą być stosowane przez cały okrągły rok. Nawet jeżeli mamy najbardziej zachmurzony, listopadowy, ciemny, deszczowy dzień. Tak czy siak te promienie na nas działają. Nawet jeżeli nas nie opalają, to kumulując się w naszej skórze, będą powodowały w przyszłości przebarwienia. I to macie jak w banku. To jest bardzo ważne, żeby tę skórę odpowiednio zabezpieczać. Więc do rzeczy. Lecimy konkretnie, jak to powinno wszystko wyglądać. Oczywiście na początku wytłumaczę Wam, jakie mamy właśnie promienie, które oddziałują na naszą skórę. Początkowo był tylko poruszany temat promieni UVA i UVB. Obecnie coraz częściej poruszany jest temat jeszcze dwóch rodzajów filtrów, ale najpierw, przepraszam, nie filtrów, a promieni. Zacznijmy najpierw od promieni UVA. To są promienie, które najbardziej, najsilniej działają degradująco na naszą skórę, dlatego że one docierają do ziemi w 95%, czyli jakby biorąc pod uwagę działanie promieni UVA czy UVB, to UVB stanowią 5%, a 95% stanowią promienie UVA. Bez względu na to, jaką mamy porę roku, czy jest to wiosna, lato, jesień czy zima, one oddziałują w takim samym stopniu. Dlatego też właśnie Wam wspominałam o tym, że bez względu na pogodę nasza skóra musi być chroniona. I teraz co bardzo ważne, większość z Was powie, no okej, ale dobra, wtedy się nie opalamy, nie czujemy tego ciepła, to po co mi w ogóle ta ochrona przeciwsłoneczna? No właśnie po to, kochane, że UVA to nie są promienie, które są odpowiedzialne za opaleniznę, tylko to są promienie, które mają tak długą wiązkę, że wnikają do naszej skóry właściwej. A co mamy w skórze właściwej? W skórze właściwej mamy włókna kolagenu i elastyny, ale co ciekawe, one mają zdolność przenikania nawet jeszcze ciut głębiej, bo do DNA komórkowego i to nie są żarty. One czynią naprawdę, mają zdolność właśnie czynienia dużych zmian i w rezultacie działania nowotworowego. Więc nawet jeżeli nie do końca Was interesuje aspekt typowo w kwestii, powiedziałabym, opalenizny, to pomyślcie o swoim zdrowiu. To są promienie, które właśnie będą wpływały w dużej mierze rakotwórczo. W związku z tym tutaj ta ochrona będzie bardzo, bardzo ważna. Co więcej, promienie UVA kumulują się w naszej skórze przez całe życie. I tutaj już mówiłam Wam to w poprzednich filmach o filtrach UV.
nie chciałabym tutaj teraz tak bardzo mocno poszerzać tego tematu, bo macie właśnie w filmie moim, bodajże z zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam, tam dokładnie Wam opisałam, w jaki sposób działają właśnie filtry, jakie są ich rodzaje, więc dzisiaj sobie robimy taką krótką przypominajkę i potraktujemy to w bardziej praktyczny sposób. Ale będąc jeszcze przy promieniach UVA, pamiętajcie właśnie o tym, że one przez to, że działają tak niszcząco przez całe życie i się kumulują, to w związku z tym, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ja to zawsze powtarzam. Czyli im szybciej zrozumiecie, jak bardzo ważna jest ta ochrona przeciwsłoneczna, tym lepiej dla Was. Skóra będzie wyglądała młodziej. Dlatego, że tutaj przede wszystkim nie przyspieszymy rogowacenia skóry. W związku z tym ta skóra nie będzie wyglądała tak jak, przepraszam, porównanie, ale normalnie ona może rogowacieć w takim późniejszym nawet etapie jak pięty. Wierzcie mi, że naoglądałam się troszeczkę tego w szpitalu dermatologicznym i niestety jest sporo osób z rogowaceniem posłonecznym, które w ogóle nawet nie mają zielonego pojęcia, że to jest właśnie to. Ta skóra wygląda jak popękana ziemia. Ona staje się sucha, bez życia, z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Jednocześnie jest jeszcze taka szarawa, właśnie ziemista, więc wygląda to mocno nieciekawie i to już jest wstęp prowadzący do właśnie powstawania zmian nowotworowych. Więc naprawdę tutaj bije na alarm. To też już mówiłam w poprzednim filmie, jak mała jest nadal świadomość w społeczeństwie w kwestii działania promieni słonecznych. Więc nawet jeżeli, tak jak mówię, nie przekonuje Was gdzieś tam aspekt czysto wizualny, to pomyślcie o swoim zdrowiu. To jest bardzo ważne. Wiem, że może zacząć się od razu dyskusja tutaj w kwestii ochrony przeciwsłonecznej, że no przecież też badania wskazują na to, że filtry przeciwsłoneczne potrafią przenikać do krwioobiegu. Tak, oczywiście. Tylko teraz należałoby wziąć pod uwagę, ilu było pacjentów, którzy byli poddani działaniu promieni UV bez ochrony i tam się pojawiły zmiany nowotworowe, a ile zmian nowotworowych pojawiło się rzeczywiście po działaniu tych filtrów. Z tego, co mi wiadomo i z tego, co czytałam, badania, wyniki badań laboratoryjnych, to zdecydowanie szala przewyższa się na niekorzyść w kwestii niekorzystania z filtrów, tak? Czyli tam, gdzie była chroniona skóra, te skóry zupełnie inaczej się zachowywały. Ale wierzcie mi, tu nie tylko mówimy, tak jak mówię, o zmianach nowotworowych. Tutaj mamy właśnie cały szereg różnych działań, które dzieją się w naszej skórze, czyli właśnie to rogowacenie posłoneczne, przesuszenie skóry, naruszenie bariery hydrolipidowej i to w bardzo ogromnym stopniu. Często po lecie zauważam po prostu, jak żniwa są zbierane właśnie po działaniu promieni słonecznych, jak ta skóra jest niemiłosiernie taka no przemęczona, nam się wydaje, że ona jest fajnie opalona, że ma taki piękny blask, a to nic bardziej błędnego, bo tam rozszerzają się naczynia krwionośne, właśnie jest naruszona bariera hydrolipidowa, tam ucieczka wody z naskórka to jest momentalna. Ciężko tę skórę jest nawet doprowadzić do równowagi. Na tej podstawie pojawiają się różnego rodzaju zmiany. Począwszy właśnie od rozszerzonych naczyń, trwale rozszerzonych, mamy przepiękny wstęp, oczywiście mówię przepiękny w cudzysłowie, to potraktujcie jako ironię, do trądzika różowatego. Tutaj jak najbardziej pod wpływem naruszenia bariery hydrolipidowej może pojawić się trądzik pospolity, to może być taki trądzik wywołany. Co więcej, może również być nawet wstęp do chociażby atopowego zapalenia skóry, gdzie przy naruszeniu bariery hydrolipidowej potęgujemy jakby tutaj ten aspekt takiej wrażliwości. Ponadto może być też zaostrzenie zmian w łojotokowym zapaleniu skóry i oczywiście tutaj może być kwestia dyskusyjna, bo stosowano też takie leczenie jak naświetlanie promieniami UV właśnie EUZS-u, ale wierzcie mi, że to przynosiło tylko krótkofalowe efekty. W momencie, gdy przestajemy podawać tę dawkę promieni UVA, bo tutaj właśnie promieniami UVA leczono te skóry, to niestety ukazuje się właśnie oczom ta skóra taka niezdrowa, łojotokowe zapalenie skóry nawraca, więc to jest tylko chwilowa poprawa. Podobnie w przypadku trądzika, czy w ogóle w przypadku zaskórników krostek, grudek. Kiedyś jeszcze proponowano tego rodzaju leczenie, żeby skóry naświetlać, bo później upłynnia się łój. Tak w efekcie się dzieje. Rzeczywiście pod wpływem działania promieni UVA czy UVB również upłynnia się łój. W związku z tym ta twarz błyszczy się nieco bardziej, ale w rezultacie nie ma takiego zapychania porów, mówiąc kolokwialnie. Ale niestety w momencie, gdy już to lato ustępuje, to wtedy znowu
zaczynają pojawiać się zaskórniki. I to nie jest tak pięknie, że jak będziecie mieszkały w jakimś ciepłym kraju, to pozbędziecie się tego problemu, tak? Że będzie działanie ciepła, działanie słońca regularne, no to wtedy będzie upłynniany łój. To tak nie działa. To jest upłynnienie przez chwilę, a później zaostrzenie problemu, więc weźcie sobie, kochane moje, to pod uwagę. Mówiłam teraz szerzej troszeczkę o promieniach UVA, a teraz pragnę powiedzieć o promieniach UVB, które pomyślicie, a tam 5%, to też wspominałam o tym w poprzednim filmie. Co to tam 5%, to luzik. No nie. Promienie UVB wraz z nadejściem maja, bo tak naprawdę w drugiej połowie kwietnia, one działają pod nieco ostrzejszym kątem w stosunku do Ziemi. W związku z tym działają też bardziej bezpośrednio na naszą skórę. I mamy 4 miesiące tak na dobrą sprawę w Polsce, to jest maj, czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy te promienie działają w znacznie silniejszym stopniu. W efekcie, uwaga, to one są odpowiedzialne za przede wszystkim kruszenie naczyń krwionośnych, oczywiście UVA, to co mówiłam, również, ale one przede wszystkim przyspieszają powstawanie rumienia, bo one powodują efekt cieplny. Dlatego właśnie nie czujecie między wrześniem a kwietniem tego wyraźnego działania słońca. Że to jest gdzieś takie muśnięcie ciepła, ale to nie jest takie słonko, przy którym lubimy się wygrzać. To właśnie promienie UVB są odpowiedzialne za to odczucie i promienie UVB są odpowiedzialne za powstanie opalenizny. Tę opaleniznę, którą widzicie już po tych 24 godzinach, to jest właśnie już takie wyraźne ściemnienie skóry i tam już mamy działanie i promieni UVB, i promieni UVA. Ale to takie szybkie ściemnienie skóry, które możecie gdzieś zauważyć, to jest właśnie działanie promieni UVB. I to promienie UVB, właśnie tak jak powiedziałam, one powodują powstanie zaróżowienia, zaczerwienienia skóry. Weźcie sobie też do serducha to, że jeżeli pojawia Wam się już rumień pod wpływem działania słońca, to jest absolutnie bardzo silny sygnał, że skóra aż Wam bije na alarm, błagam, zejdź ze słońca. Każdy taki rumień to nie jest pitu-pitu i to nie jest nic takiego, że coś tam skóra mi się zaczerwieniła. To już jest lekkie poparzenie słoneczne, z czego większość osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy. Im więcej poparzeń słonecznych, tym większa sposobność do powstawania przebarwień i do utrwalenia rumienia oraz stałego kruszenia naczyń. W efekcie, znowu powtórzę to, wstęp do powstawania różnego rodzaju zmian i zaostrzania już istniejących. Więc ta ochrona jest bardzo, bardzo ważna. Promienie UVB również będą powodowały też zwiększanie, jak najbardziej właśnie, może inaczej, upośledzanie skóry też w kwestiach nowotworowych, bo oczywiście UVA są w dużej mierze za to odpowiedzialne, ale tutaj pod wpływem jakby rozszerzania naczyń, pod wpływem wzbudzania krążenia przyspieszają też tego rodzaju etapy. Więc weźcie sobie to, dziewczyny kochane, do głowy, to jest bardzo ważne. Teraz nie koniec na tym, jeżeli chodzi o oddziaływanie promieni. Jakie jeszcze mamy? Infrared, czyli promienie podczerwone. Działanie światła podczerwonego działa w taki sposób, że właśnie przede wszystkim bardzo intensywnie pobudza krążenie i naczynia krwionośne. Czyli tutaj mamy jakby połączenie obu działań, i UVB, i infrared. One będą działały, można powiedzieć, przede wszystkim podwyższająco na temperaturę naszej skóry, temperaturę też naszego ciała. Więc tutaj w tym momencie musimy sobie to wziąć pod uwagę, że ta temperatura ciała potrafi naprawdę znacznie wzrosnąć i w efekcie ta skóra staje się bardziej wrażliwa. Im bardziej zarumieniona skóra, tym większa sposobność do przenikania bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów i tak naprawdę również czynników zewnętrznych w postaci tych czynników przemysłowych, w postaci smogu, czyli tego pyłu miejskiego. Następnie dochodzi też do zwiększającej się sposobności do kolonizacji bakterii, które bytują w naszym mikrobiomie. To z kolei odsyłam, tutaj mówiłam Wam o tym w filmie o pre, pro i postbiotykach. Mówiłam o roli naszego mikrobiomu. Więc ten mikrobiom pod wpływem działania promieni też staje się zaburzone. I ostatnie promienie, o których pragnę dzisiaj powiedzieć, to są promienie niebieskie, tak na dobrą sprawę, światło widzialne niebieskie. Kochane moje, na szczęście ten temat coraz bardziej jest poszerzany, co mnie bardzo cieszy. Światło niebieskie, gdzie przede wszystkim oddziałuje na naszą skórę? Oczywiście on się znajduje, to jest pewna wiązka światła, które będzie w świetle dziennym, ale my sobie jeszcze dokładamy, słuchajcie, tutaj działanie jego, bo
Światło niebieskie znajduje się w laptopach, smartfonach, tabletach. Czyli jeżeli korzystamy na przykład w późnych godzinach wieczornych, a nie daj Boże w nocy z urządzeń elektronicznych, to nasze komórki keratynocytowe, czyli keratynocyty, Boże, keratynocyty, przepraszam najmocniej, zawsze mi się ten język plącze, czyli chodzi mi o komórki naskórkowe, one w efekcie, kochane, myślą, że jest dzień. A jak myślą, że jest dzień, to co się dzieje? No niestety, nasza skóra jest tak zaprogramowana, że ona działa pod wpływem światła dziennego. Więc jeżeli w ciągu dnia jest nastawiona na ochronę, a w ciągu nocy jest nastawiona na regenerację, to jak oddziałujecie sobie takim światłem niebieskim na skórę, to ona, myśląc, że jest w ciągu dnia, cały czas będzie nastawiona na ochronę. I co w efekcie? Nie mamy odpowiedniej regeneracji. Co to powoduje? Stres oksydacyjny w komórkach. To jest właśnie ten temat, do którego już za chwilkę sobie płynnie przejdziemy, ale tu jeszcze pragnę wytłumaczyć. Światło niebieskie już dowiedziono niejednokrotnie, że powoduje również powstawanie przebarwień. Dlatego, że komórki będące w tym ciągłym stresie, w takim ciągłym, wiecie, nastawieniu, tym biegu i tym takim gotowości do ucieczki, w tym takim przede wszystkim gotowości do ochrony, tak? Czyli cały czas ta tarcza jakby ochronna skóry jest nastawiona, nie ma czasu na oddech, to jest troszeczkę tak jak my jesteśmy w takim silnym, szybkim biegu, w tym takim tempie życia, to w rezultacie ta skóra ma większą sposobność do powstawania przebarwień, tam sobie komórki zaczynają szaleć. Jak nie ma dobrych warunków do regeneracji, to w efekcie przyspiesza się proces starzenia i ten proces degradacji komórek. To również może powodować działanie nowotworowe. Wszystkie promienie, które wymieniłam, czyli UVA, UVB, infrared i światło niebieskie, wpływają na powstawanie wolnych rodników, które to powodują stres oksydacyjny w komórkach. Przypomnę szybciutko, wolny rodnik to jest wolna forma tlenu, która, wolna właściwie cząsteczka, można powiedzieć, która normalnie w naturze występuje w postaci cząsteczki O2, czyli z podwójnym wiązaniem. Wolny rodnik to jest cząsteczka O, czyli będzie sobie szukała partnera, a jak będzie szukała partnera? W nowej, zdrowej cząsteczce. To może być cząstka tlenu, cząstka azotu. Będzie rozrywała jakby, można powiedzieć, to wiązanie pomiędzy, tutaj akurat powiedzmy sobie w cząsteczce tlenu. Mamy O, tak, i mamy to podwójne wiązanie. Tak Wam staram się to wizualnie wytłumaczyć. Wolny rodnik atakujący tutaj naszą skórę, nasz organizm, rozrywa to podwójne wiązanie. W efekcie tu się tworzy pojedyncze, powstają wolne rodniki. Czyli w efekcie, co się dzieje? Jeżeli rozerwie to wiązanie, no to zaczyna się tworzyć taki łańcuch wolnorodnikowy, tak? Bo ona będzie cały czas szukała, ta wolna cząstka, partnera. Będzie cały czas dążyła do tego podwójnego wiązania, ale w efekcie szkodziła kolejnym cząsteczkom. Mam nadzieję, że w miarę to jest dla Was zrozumiałe wizualnie. I teraz, im dłuższy łańcuch wolnorodnikowy, czyli im więcej wolnych rodników, tym większa sposobność do powstania stanu zapalnego, tym większa sposobność do powstania również przebarwień. Także weźcie sobie to, kochane moje, pod uwagę. I teraz, właśnie dlatego, z tego też powodu, gdy zrozumiano ten proces, że nie tylko same promienie UV wpływają na powstawanie przebarwień czy różnych innych zmian skórnych, ale właśnie również ten stres oksydacyjny, to dołączono z tego powodu antyoksydanty do różnych preparatów przeciwsłonecznych. I to jest rewelacyjna sprawa. Zauważono, jak bardzo ważny jest ten temat. Więc teraz, jak zerkniecie sobie na właśnie już gotowe preparaty, to bardzo często tam macie chociażby witaminę C, wąkrotę azjatycką, zieloną herbatę, tak? Czyli te antyoksydanty, które będą w istocie już też działały na istniejące przebarwienia, będą zapobiegały im, będą też działały przeciwzapalnie, bo mówimy dzisiaj oczywiście w dużej mierze o przebarwieniach, tak jak mówiłam, to jest kontynuacja poprzedniego filmu, ale również mówimy też o powstawaniu różnego rodzaju zmian. Więc ta antyoksydacja będzie dodawała jeszcze takiego nawet nie, to nie będzie kropka nad i, tylko właśnie teraz już zrozumiano, że to jest tak ważny proces, tak mocno degradujący naszą skórę, że musi już iść w parze z filtrami przeciwsłonecznymi. I tu też taka ważna uwaga. Jeżeli w Waszym preparacie przeciwsłonecznym nie ma antyoksydantu, tylko jest to czysty taki krem przeciwsłoneczny, powiedzmy wyposażony w filtry UV, to wtedy warto pomyśleć o tym,
żeby pod taki krem przeciwsłoneczny nałożyć chociażby lekkie serum antyoksydacyjne, które to będzie zawierało właśnie wymienione chociażby przeze mnie antyoksydanty, bądź chociażby antyoksydanty w postaci resweratrolu, astaksantyny, czy czerwonych małych owoców, takich jak jagody, borówki, jeżyny, maliny. One mają bardzo duże pokłady właśnie antyoksydacyjne. I teraz właśnie, moje kochane, przede wszystkim przejdziemy sobie do rodzajów filtrów, ale tutaj nie będę już opowiadała Wam dokładnie, jakie mamy te rodzaje filtrów w sensie nazw, bo nazwy znajdziecie w moich poprzednich filmach, tylko tutaj potraktujemy sobie to bardziej w aspekcie praktycznym, w aspekcie ich wykorzystania. Mamy filtry chemiczne, filtry fizyczne i na dobrą sprawę filtry naturalne w postaci olejów, ale teraz uwaga ważna. Dla miłośników preparatów naturalnych pragnę nadmienić, że nie do końca wiadomo, ciężko jest zbadać taki olejowy preparat, czy właściwie olej malinowy, chociażby który w jakiejś tam mierze chroni naszą skórę, na ile on rzeczywiście w warunkach takich nasłonecznionych będzie stabilny. To jest bardzo ważne. Co to oznacza? Że on w efekcie, w połączeniu z promieniami UV i w ciepłym klimacie może sobie nie do końca tak poradzić. Ponadto oleje roślinne naprawdę tylko w niedużej mierze chronią naszą skórę. To jest na poziomie SPF 8, SPF 9 i wierzcie mi, zaraz wytłumaczę to SPF 8, SPF 9, odczarujemy sobie to. To nie jest wysoka ochrona przeciwsłoneczna. Powracając tutaj do filtrów właśnie, chemiczne i fizyczne to są filtry, które Was powinny szczególnie zainteresować. Oczywiście warto, gdy taki preparat przeciwsłoneczny ma dodatkową ochronę w postaci filtra naturalnego, bo podbijamy sobie jeszcze jakby to działanie fotoochronne, ale przede wszystkim, jeżeli chcemy mieć konkretną ochronę przeciwsłoneczną, to tam muszą się znajdować filtry chemiczne i filtry fizyczne. I teraz, filtry chemiczne to są filtry, które zdecydowanie będą lżejsze w swojej konsystencji. A mianowicie to są filtry, które nie powodują nieprzyjemnego błyszczenia, bielenia skóry. One naprawdę bardzo ładnie współpracują ze skórami problematycznymi, ze skórami skłonnymi do przetłuszczania się. Już teraz mamy tyle fantastycznych preparatów, które w ogóle nawet nie przypominają niczym preparatów sprzed kilku lat. Powiem Wam, to co się dzieje na rynku kosmetologicznym w kwestii filtrów, to jest dla mnie zadziwiające. Teraz filtry stają się tak naprawdę coraz to bardziej przyjemne w użyciu, coraz to lżejsze, rozświetlające wręcz skórę. Bo co jeszcze, słuchajcie, dowiedziono i zauważono w badaniach? To jest bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie to, że filtry UV mają wpływ na nasze sebum, na jakość sebum. Regularne stosowanie filtrów UV, preparatów z filtrami UV, sprawia, że ta jakość lipidów w naszym sebum nie jest zakłócona. Co w efekcie wpływa na szybsze nawet leczenie zmian trądzikowych. Ciekawa może uwaga dla kogoś, może być to dosyć zaskakujące, ale zauważyłam też u siebie taką zależność. Jak regularnie stosuję preparaty z filtrem, to naprawdę ta skóra, ona jest bardziej uspokojona przede wszystkim, jest lepiej nawilżona i właśnie teraz dochodzimy do kolejnego aspektu, to też zauważono już w badaniach, że regularne stosowanie filtrów UV też przysparza, może nie przysparza, tylko zwiększa funkcjonalność naszej bariery ochronnej skóry. Czyli zmniejsza się ucieczka wody z naskórka oraz przyspieszają się efekty w leczeniu zmian trądzikowych. Bo zauważcie, gdy mamy lepszą obronę, nie tylko przed promieniami UV, ale również przed tymi innymi czynnikami zewnętrznymi, no to w tym momencie nie mamy takiej sposobności do rozwoju różnego rodzaju bakterii, grzybów czy wirusów. Więc tutaj rzeczywiście te efekty leczenia są lepsze. I teraz, kochane moje, mówiąc o filtrach właśnie chemicznych, to co wspomniałam, że one będą lżejsze, niebielące, to już wiecie, że one lepiej sprawdzą się przy tych cerach skłonnych do przetłuszczania się, do cer problematycznych, ale tak na dobrą sprawę są to filtry bardziej ogólnie lubiane przez większość rodzajów skór, dlatego że są przyjemniejsze zwyczajnie w świecie w stosowaniu. Niestety mają swoją ciemną stronę, a mianowicie filtry chemiczne działają w taki sposób, że pochłaniają promienie słoneczne, przekształcając je, przepraszam, w energię cieplną.
czyli dając nieco, zaznaczam nieco, bo to nie jest jakieś wielkie uczucie, nieco uczucie ciepła, co może być niekorzystne dla cer naczyniowych. Od razu podzielę się też moim spostrzeżeniem. Zdarza mi się to przy niektórych preparatach. Nie mam tak z każdym preparatem, który zawiera właśnie filtry chemiczne. Może być to też specyficzne połączenie różnego rodzaju filtrów. Dlatego dzisiaj preparaty, które Wam przedstawię, takiego efektu nie będą powodowały, mimo że zawierają filtry chemiczne. Ale od razu zwracam uwagę na to, że jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo powstania uczucia ciepła i rumienia przy preparatach zawierających filtry chemiczne, więc nie zawsze będą wskazane dla cer naczyniowych i też dla cer dotkniętych trądzikiem różowatym. Teraz przechodzimy sobie do filtrów fizycznych. Filtry fizyczne zachowują się odmiennie, bo one nie będą pochłaniały tej energii słonecznej, tylko będą działały jak tarcza. Czyli tak na dobrą sprawę będą odbijały promienie słoneczne, żeby one w ogóle nie miały sposobności wnikania w naszą skórę, bo promienie chemiczne jakby zatrzymują tutaj je w naskórku, tak na dobrą sprawę, w warstwie rogowej. A promienie fizyczne w ogóle nie pozwalają się im nawet dostać, czyli to jest takie odepchnięcie. I właśnie dlatego też fizyczne z kolei mają ciemną stronę w postaci bielenia i tłustości. One są niestety troszeczkę cięższe, dlatego też nie zawsze będą dobrze tolerowane przez skóry skłonne do przetłuszczania się, przez skóry problematyczne. No i tak jak mówię, przez to bielenie, to dla osób, które mają nieco ciemniejszy kolor skóry, są bardziej śniade, bądź po prostu zwyczajnie w świecie nie lubią tego efektu takiej, no troszeczkę powiedziałabym, maski czy takiego mocnego rozświetlenia. I to jest rzeczywiście częste rozjaśnienie skóry nawet o jeden ton, to w tym momencie zdecydowanie wtedy będę polecała filtry chemiczne. Ale takie filtry fizyczne na pewno będą bardziej bezpieczne, uwaga, dla atopowców, czyli dla osób, które cierpią z powodu atopowego zapalenia skóry, dlatego że one w ogóle nie wchodzą w reakcję ze skórą, one pozostają na jej powierzchni. I teraz dla atopowców, dla cer naczyniowych i dotkniętych trądzikiem różowatym, dla w ogóle cer wybitnie takich wrażliwych, dla skór alergicznych, na pewno filtry fizyczne będą lepsze. Dla kogo będą gorsze? Właśnie dla tych cech problematycznych, i tutaj już niejednokrotnie, uwaga, zaznaczam naprawdę niejednokrotnie, nie powiem, że tych przypadków miałam wiele, ale tak powiem, z kilka dobrych bym naliczyła, że tlenek cynku bądź dwutlenek tytanu, bo tu mamy dwa rodzaje filtrów fizycznych, na dobrą sprawę mamy jeszcze tlenki żelaza, które nadają kolor chociażby w kremach BB czy podkładach. Ale one chronią w troszeczkę mniejszym, znaczy w znacznie mniejszym stopniu. Tu głównie skupiamy się nad tlenkiem cynku i dwutlenkiem tlenek cynku i dwutlenek tytanu. To zauważono, że mogą powodować powstawanie zaskórników. I to naprawdę w dużej mierze. Tu taka jedna z moich bliskich koleżanek, zresztą z koleżanek po fachu, zauważyła u siebie taką sposobność. No absolutnie, skóra totalnie nie toleruje tlenku cynku. Naprawdę tutaj momentalnie jakby wręcz powstaje nawet taki trądzik zaskórnikowy. Więc to weźcie, kochane, pod uwagę. Jeżeli macie mocno komedogenną skórę, czyli mocno skłonną do powstawania zaskórników, to filtry fizyczne mogą się do tego przyczynić. Tak? Także to jest bardzo ważne. No i jeszcze jest jedna wada filtrów fizycznych. Filtry chemiczne są bardziej trwałe, bo one nie będą tak ulegały ścieraniu. Natomiast filtry fizyczne niestety są dużo bardziej wrażliwe na ścieranie, stąd bardzo często w ogóle właśnie w jednym preparacie macie jedne i drugie filtry. Wtedy macie zwiększoną tę ochronę przeciwsłoneczną. No i nawet jeżeli filtry fizyczne ulegną starciu, to jeszcze macie ochronę na podstawie tych filtrów chemicznych. Więc najlepsze preparaty będą takie, które będą połączone, ale jeżeli nie możecie któreś z tych filtrów stosować, to wtedy macie tutaj alternatywę takie lub takie. I teraz, kochane moje, bardzo ważna sprawa, ja to mówiłam już w poprzednim filmie, ale przede wszystkim, w jaki sposób stosujemy filtry jakiekolwiek, czy to są filtry chemiczne, czy filtry fizyczne. Podstawa, żeby zrozumieć tę ochronę przeciwsłoneczną, jest taka, że preparat z filtrami musi być jako ostatni. Bo często mnie pytacie, czy to ma być pod krem pielęgnacyjny, pod makijaż, na makijaż, jak to ma wyglądać. Więc już wyjaśniam, bardzo prosto. Jeżeli mamy krem z filtrem, krem bądź emulsję z filtrem, to zawsze
nakładamy to na preparaty pielęgnacyjne, czyli albo na serum, albo na krem. Co to oznacza? Jeżeli na przykład macie cerę mocno przetłuszczającą się, problematyczną, no z dużą taką, z dużym wyrzutem łoju, z dużą pracą gruczołów łojowych, to wiadoma sprawa, że szczególnie w tym okresie letnim, mocno nasłonecznionym, ciepłym, nie sprawdzi Wam się taka pielęgnacja warstwowa, czyli będzie i serum, i krem, i do tego jeszcze krem z filtrami, to wiem, że dla wielu osób może to stanowić problem. Dlatego teraz mówię, że może być tylko na przykład taki preparat z filtrem nakładany na serum. Czyli wtedy ta pielęgnacja będzie lżejsza i łatwiejsza w odbiorze oczywiście dla takiej skóry. Natomiast jeżeli Wasza cera jest cerą dojrzałą, skłonną do przesuszania się, wymagającą nawilżenia, odżywienia, z naruszoną barierą hydrolipidową, to zdecydowanie warstwowa pielęgnacja sprawdzi się korzystniej. Czyli wtedy mamy serum, krem i dopiero preparat z filtrem. I teraz, kochane moje, bardzo ważna, złota zasada, w jaki sposób, kiedy, w którym momencie schematu pielęgnacyjnego stosujemy filtry. Przede wszystkim filtry nakładamy jako preparaty końcowe. Co to oznacza? Nakładamy całą pielęgnację, nawet jeżeli tam stosujecie tonik, esencję, serum, może być i koncentrat, bo niektóre mają bardzo taką rozbudowaną z Was pielęgnację. Następnie krem, tak? Mamy krem końcowy, krem pielęgnacyjny. I teraz bardzo ważne. Czekamy kilka minut, aż się ładnie ten krem wchłonie. I dopiero nakładamy krem z filtrem. Czyli nie ma tu czegoś takiego, że najpierw jest krem z filtrem, później krem pielęgnacyjny, bo już takie pytania też padały. Nie. Krem pielęgnacyjny, kilka minut do wchłonięcia i krem z filtrem. Następnie, jeżeli wykonujecie makijaż, czekamy z zegarkiem w ręku minimum 10 minut. Jeżeli nałożycie szybciej preparaty kolorowe, kosmetyki kolorowe, będziecie ścierały te filtry. Tak, one nawet nie zdążą się tam zakotwiczyć w tej skórze. Czyli bardzo ważna zasada. 10 minut po nałożeniu filtra i dopiero możemy nakładać krem BB i podkład. Teraz kolejna rzecz. Namawiam do tego każdą z Was. Jeżeli macie skłonność do przebarwień, to zastosujcie tak zwaną ochronę warstwową. Co to oznacza? Nakładamy krem z filtrem, już jesteśmy przy ochronie, czyli już mamy za sobą pielęgnację, przechodzimy do ochrony. Nakładamy krem z filtrem. Po 10 minutach naprawdę tutaj warto, chcę Was zachęcić, nałóżcie sobie albo krem BB, albo podkład. Zauważyłam zdecydowanie większą ochronę przeciwsłoneczną i przede wszystkim ochronę przed przebarwieniami, gdy stosuję właśnie taką ochronę warstwową. Gdy stosowałam tylko i wyłącznie preparaty z filtrami, nie dawało mi to aż tak dobrego efektu. Gdzieś tam te przebarwienia potrafiły mi nawracać. W momencie, gdy zaczęłam stosować nawet na urlopie krem BB bądź podkład, to naprawdę wierzcie mi, że to jest zupełnie inna rozmowa. Skóra się uspokoiła, uspokoiły się melanocyty, czyli komórki barwnikowe, i naprawdę wracam z urlopu bez żadnych przebarwień. Żeby to nie było dla Was takie mocno uciążliwe, to też oczywiście Wam pokażę odpowiednie preparaty, które naprawdę są lekkie, przyjemne i fajnie współgrają z tą skórą, że nie uprzykrzają takiego wypoczynku. Bo wiadoma sprawa, że my nie chcemy myśleć o tym makijażu, ale jeżeli, to jest właśnie uwaga dla osób, które mają tę wybitną skłonność do przebarwień, jeżeli macie skłonność do przebarwień, to weźcie sobie do głowy, że warto zastosować ten krem BB, bo tam właśnie zawarte te tlenki żelaza, czyli te pigmenty naturalne, będą w większym stopniu Was jeszcze chroniły, a zawsze w kremie BB i w podkładzie macie jeszcze dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Więc dodatkową jeszcze ochronę przeciwsłoneczną, większą warstwę. Jeżeli w jakikolwiek sposób, w ogóle to Was nie przekonuje i nie chcecie jakiegokolwiek makijażu nakładać na twarz w trakcie urlopu, to wtedy koniecznie miejcie ze sobą mgiełkę. Mgiełka, taka preparat w sprayu, da Wam dodatkową ochronę przeciwsłoneczną, bo ciężko szczególnie dokładać jest preparat z filtrem przy cerach problematycznych. Ja zawsze zachęcam do mgiełek ze względu na swoją lekką konsystencję. Oczywiście, tutaj też już niejednokrotnie padały takie uwagi, w zasadzie jak dobrze wiemy, czy taka mgiełka chroni faktycznie w takim stopniu, czy rzeczywiście jest taka odpowiednia ochrona. Jest, bo wypróbowałam, dziewczyny, i to naprawdę w wielu warunkach, w bardzo mocno nasłonecznionych, tego rodzaju prewencję słoneczną prowadzę już od wielu, wielu lat. I naprawdę mgiełka bardzo mi pomaga.
Moja skóra nie lubi ciągłego dokładania kremu z filtrem, żeby to było ważne. Po pierwsze, nie leżę przy basenie czy gdzieś plackiem na plaży, więc jakby generalnie mój urlop wygląda w ten sposób, że spędzam go dość aktywnie, raczej chodząc, poruszając się. Wtedy dokładanie ciągłego gdzieś kremu z filtrem jest dla mnie problematyczne. Jak wiecie, mam cerę naczyniową. Więc ona nie lubi tylu warstw na twarzy. Co innego warstwowa lekka pielęgnacja, a co innego dokładanie nawet lekkiego preparatu z filtrem. Dla mojej cery jest to dość uciążliwe, bo w pewnym momencie potrafi mi się pojawić rumień. Czyli nawet jeżeli przy pierwszej warstewce nie pojawi się, to przy kolejnych gdzieś to uczucie ciepła niestety mi towarzyszy. Gdy stosuję mgiełki, co ciekawe, mgiełki są z filtrami chemicznymi z reguły, to nie odczuwam takiego efektu, tak? Czyli to uczucie tego rumienia ciepła mi się nie pojawia. Co ciekawe, mgiełkę możecie nałożyć na makijaż. To jest świetne rozwiązanie w takiej sytuacji też miejskiej, gdy musicie funkcjonować w makijażu i co wtedy zrobić? No jak na makijaż, jak na krem BB, nałożyć jeszcze dodatkowo właśnie jakiś preparat. No to wtedy doskonałym rozwiązaniem jest właśnie owa mgiełka i to jest rewelacja. Dlatego też, jeżeli nie chcecie z kolei, tak jak wspomniałam, nakładać kremu BB, nakładać podkładu, no to możecie w tym momencie na uprzednio nałożony krem ochronny, krem z filtrami, spryskać po 2 godzinach mgiełkę. Bardzo ważna właśnie zasada. Jeżeli przebywamy na zewnątrz, to należy ochronę przeciwsłoneczną powielać, czyli reaplikować co 2 godziny. Niestety nie ma jeszcze takiego skutecznego, fantastycznego rozwiązania, które da Wam ochronę przeciwsłoneczną, tak jakby to było w warunkach laboratoryjnych, że macie po prostu super ochronę na cały dzień. No i teraz szybciutko sobie odczarujemy właśnie, to też mówiłam już w poprzednim filmie, ale właśnie co to są te skróty SPF, dlaczego warto sięgać po krem SPF 50, a nie o niższym wskaźniku i co to znaczą, oznaczają właśnie PA z plusikami, bądź PPD czy IPD, takie skróciki, które możecie znaleźć na opakowaniach. Uwaga! Zaczynamy od SPF. To jest faktor ochronny, sun protector factor, sun protection factor, który daje Wam wskaźnik, w jakim stopniu Wasza skóra będzie chroniona przed promieniami UVB. No to teraz pomyślicie, bez sensu, skoro najbardziej działają promienie UVA, a UVB to tylko tam na rumień i tak dalej, na tą pierwszą opaleniznę, no to dlaczego w większości kremy chronią przed promieniami UVB? Już wyjaśniam. Przede wszystkim to pierwsze starcie jest właśnie z promieniami UVB i teraz jeżeli nasza skóra nie będzie odpowiednio chroniona przed promieniami UVB właśnie w tych ciepłych momentach, to niestety bardzo szybko może dojść do poparzenia. Głównym jakby takim aspektem, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, to jest to niedopuszczanie do poparzenia słonecznego. To jest to, co Wam tłumaczyłam już we wstępie. Im więcej poparzeń słonecznych, tym większa sposobność do tworzenia się przebarwień w przyszłości oraz zmian nowotworowych. Więc tutaj ta pierwsza tarcza ochronna przed promieniami UVB jest bardzo, bardzo istotna. Bo one naprawdę działają w bardzo dużej mierze. To, że jest ich tylko 5%, to podczas tych 4 miesięcy naprawdę one mogą niezłą degradację w skórze zrobić. I teraz SPF, czyli ten właśnie faktor ochronny, mówi nam o tym, po jakim czasie pojawi się rumień bez ochrony przeciwsłonecznej. Czyli, znaczy inaczej, jeszcze raz. Powiedzmy sobie. Średnio przy każdej zdrowej skórze, mniej lub bardziej wrażliwej, rumień pojawia się po około 15 lub 20 minutach, tak? SPF, Sun Protection Factor, to jest ochrona słoneczna zastosowana na daną skórę i teraz przemnożona przez te 15 minut, 15-20 minut bez ochrony, razy ten właśnie wskaźnik i to da nam w efekcie ochronę przeciwsłoneczną. Czyli jeżeli mamy na przykład dla prostego rachunku, gdybyśmy miały SPF 10, jeżeli średnio skóra niechroniona po 15 minutach zaczyna się rumienić, no to macie w efekcie 150 minut ochrony przeciwsłonecznej. Wydawałoby się super, 2,5 godziny ochrony przeciwsłonecznej, wow. To tak nie jest, niestety, dlatego że promienie, przepraszam, będę tak się co chwilę pewnie myliła, wybaczcie dziewczyny, dlatego że filtry przeciwsłoneczne, one się ścierają w dużej mierze, a poza tym to, co mamy określone
w tej ochronie, to są, pamiętajcie, badania laboratoryjne. W super stabilnych warunkach, nikt nie ściera tych filtrów, nie ma smagania wiatrem, nie ma wejścia do wody, tak? Czyli nie ma tych innych czynników takich fizycznych, które potrafią naruszyć filtry. W rezultacie, jeżeli sobie nałożycie taki SPF 10 i nie w takiej ilości, w jakiej w warunkach laboratoryjnych on jest nałożony, bo żeby filtry dobrze nas chroniły, to powinnyście nałożyć sobie 2,5 ml na twarz, szyję i dekolt. To jest ilość łyżeczki. W efekcie to jest dość sporo i taka skóra wygląda na dość błyszczącą, jest mocno pokryta filtrem. To też już Wam wspominałam właśnie, jak dokładnie te filtry nakładać w poprzednim odcinku o filtrach. Ale też łatwo możecie sobie zrobić w ten sposób, że jeżeli macie w tubce bądź po prostu w takim, w jakimś zdzióbkiem preparat, to Wam pokażę na jednym z preparatów dzisiaj, to wtedy możecie sobie nałożyć na dwa te palce, wskazujący i środkowy, i to Wam daje odpowiednią też ilość ochronną. Tylko teraz pamiętajcie, jeden preparat będzie lżejszy, drugi będzie bardziej gęsty, więc ta łyżeczka może być troszeczkę bardziej taka adekwatna. Oczywiście nie zawsze łyżeczki da się użyć, ale do rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli wydawałoby się nam, no to super, SPF 10 zabezpieczy nas przecież w takiej ilości na tak długo. No to tak nie jest, dlatego że tak jak mówię, my nie nałożymy w odpowiedniej grubości tych filtrów i w efekcie spada ochrona przeciwsłoneczna na łeb, na szyję. Tutaj już nie będę dokładnie tłumaczyła, odnoszę do poprzedniego filmu. Wytłumaczyłam Wam to w procentach, jak to wygląda. Wspomnę tylko, że dlaczego warto sięgnąć po SPF 50. Warto dlatego, że SPF 50 nie ochroni Was razy 50, czyli nie będziecie miały... Oczywiście w teorii to tak pięknie wygląda, tak? Że mamy 15 razy 50, to mamy ile? 500, 650, jak dobrze, czy ja dobrze liczę? To w efekcie tutaj mamy ogrom czasu przed zabezpieczeniem przed promieniami słonecznymi, a to niestety tak nie wygląda. Dlatego, że ta skóra nie będzie chroniona przez cały dzień, tylko tak jak mówię, filtry ulegają wytarciu, a po drugie, gdybyśmy nałożyły w takiej ilości, nawet w takiej grubości, to tak czy siak one gdzieś pod wpływem też nawet ciepła delikatnie się mogą destabilizować. Oczywiście dzisiaj producenci prześcigają się, żeby te filtry były stabilne, czyli właśnie nie zmieniały swoich właściwości. Ale jednak, tak jak mówię, mamy różne czynniki działające, chociażby też nasz pot. I pod wpływem potu nawet taki filtr będzie spływał. Czyli warto sięgnąć po SPF 50, dlatego że jeżeli nałożycie mniej takiego filtra, to nie będzie tak, że tam Wam spadnie o 5 punkcików i tam alus nawet mamy cały czas tę skórę chronioną. Nie, nie, nie. To jest tak, że to Wam też tłumaczyłam właśnie w poprzednim filmie, ta ochrona przeciwsłoneczna wraz ze wzrostem wskaźnika nie wzrasta wprost proporcjonalnie. Tylko szybciutko wspomnę, SPF 50 chroni nas w 98%, SPF 30 w 97%, a SPF 20 to są takie 93%. Czyli zauważcie, pomiędzy SPF 20 a SPF 50 wydaje się, że ta ochrona tylko wzrasta o, jak dobrze liczę, tam 5 raptem procent, ale to nie jest tak. Bo tak jak mówię, jeżeli nałożycie go mniej, to Wam spadnie nawet do tego, nie wiem czy SPF 20, jak to nie będzie SPF 10 czy SPF 15, tak? Czyli SPF nam daje ilość ochrony przed rumieniem, przed efektem cieplnym, przed poparzeniem, przed promieniami UVB, ale również też nam mówi, że właśnie w jakich procentach będziemy chronione przed wnikaniem promieni. Czyli SPF 50 generalnie zatrzymuje mniej więcej, tak jak mówię, w 98%, bo to by było idealnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz tak, jeszcze jedna ważna sytuacja. Jeżeli nawet na opakowaniu nie macie oznaczenia P z plusikami, czy PPD, czy IPD, które oznaczają ochronę przeciw promieniom UVA, to tak czy siak macie równowartość ochrony przeciw promieniom UVA w 1/3. Czyli jeżeli macie SPF 50, to podzielicie to sobie na 3 części, co w rezultacie ta 1/3 to będzie około 17%. Można by to łatwiej wytłumaczyć, że będziecie miały 17-krotną mniejszą wnikalność promieni UVA do Waszej skóry. W efekcie to będzie w miarę duże zabezpieczenie przed promieniami UVA, ale już coraz to bardziej producenci się prześcigają i jednak wprowadzają jeszcze dodatkową właśnie tą, powiedziałabym,
tą nomenklaturę, to oznaczenie, więc lepiej nawet na preparacie jest to oznaczenie właśnie P z plusikami. I wtedy, jeżeli macie plusiki, najlepiej szukajcie trzech lub czterech, to ta ochrona przeciwsłoneczna jest naprawdę wysoka. Mówimy sobie o ochronie przeciw promieniom UVA. Fantastycznie, gdy jeszcze, to znajdziecie też w opisie, macie dodatkową ochronę przeciw IR, czyli infrared, i przeciw HEV, czyli świetle widzialnemu, czyli temu przeciwświetle, chyba dobrze odmieniam, czy przeciw światłu, przepraszam, niebieskiemu, tak? Czyli jeszcze dodatkowo to, co Wam mówiłam, że nie powodujemy tego takiego stresu komórek, że one myślą, że jesteśmy w ciągu dnia, że te komórki są cały czas takie upośledzone w swoim działaniu. Mam nadzieję, że to wytłumaczenie, które tutaj Wam zaproponowałam, w miarę Wam rozjaśni, choć tu starałam się bardziej przełożyć to Wam na działanie praktyczne. Zerknijcie sobie proszę do mojego poprzedniego filmu, bo nie chciałam powielać dokładnie tej samej wiedzy. Tam wytłumaczyłam Wam bardzo, bardzo dokładnie, w jaki sposób, co z czym się je, co oznaczają konkretne właśnie oznaczenia, więc jeżeli czegoś jeszcze nie zrozumiałyście, to gorąco odsyłam do poprzedniego filmu. Kochane, zanim przejdę jeszcze do pokazania Wam konkretnych kosmetyków, to pragnę Wam jeszcze raz uzmysłowić, jak bardzo ważna jest ochrona przeciwsłoneczna. Jeżeli ta moja teoria jeszcze Was nie przekonała, to wytłumaczę to na moich przykładach praktycznych, w moich doświadczeniach w gabinecie. Mianowicie, powiem Wam uczciwie, że każda z moich klientek, u której narzuciłam, a w zasadzie każdej narzuciłam ochronę przeciwsłoneczną, absolutnie potwierdziła mi, że ta skóra zupełnie inaczej zaczęła się zachowywać. Przede wszystkim ona zaczęła się uspokajać. To, co Wam powiedziałam, ten rumień, on nie jest już taki znamienny. Nawet przy skórach naczyniowych, właśnie skłonnych do rumienia i dotkniętych trądzikiem różowatym, zdecydowanie wysyp krostek, grudek czy właśnie rozszerzanie naczyń jest znacznie mniejsze. Co więcej, prowadziłam taką terapię u jednej z pań, która miała mocno dotkniętą działaniem promieni słonecznych skórę i tam miałyśmy mocno rozszerzone naczynia krwionośne, rogowacenie słoneczne na dekolcie. Przeprowadziłam jej bardzo intensywną kurację połączoną z 4-procentowym retinolem, z mikronakłuciami, z kwasem ferulowym oraz również z kwasem trójchloroodstowym. Efekty były fenomenalne i muszę Wam powiedzieć, że ta skóra odmłodniała o dobre nawet nie 10, ale 15 lat. Udało nam się pozbyć takich, powiedziałabym, pionowych zmarszczek na dekolcie, które bardzo często powstają i to są zresztą jedne z pierwszych zmarszczek ukazujących się, bo tu właśnie najbardziej działają promienie słoneczne. Zauważcie, że często jest tak, że nawet pomyślimy gdzieś tam o tej skórze twarzy, ale zapominamy o dekolcie i właśnie już ten głębszy dekolt tutaj na połączeniu z biustem, on rzeczywiście starzeje się najszybciej. Tutaj zauważcie, nie mamy podściółki tłuszczowej, ta skóra jest bardzo delikatna, cienka, więc w momencie, gdy nie chronimy jej przed promieniami słonecznymi, to leci na łeb, na szyję. Ale pragnę powrócić właśnie do tej klientki. Przepracowałyśmy przepięknie właśnie tę skórę i tu klientka nawet sama mi wspomniała, że od momentu, kiedy zaczęła stosować filtry przeciwsłoneczne, ta skóra w ogóle zaczęła się zachowywać inaczej. Ona była zaskoczona, że właśnie nawet jest lepiej nawilżona, bardziej rozświetlona. Co więcej, tutaj mówimy typowo o antyagingowym działaniu, ale u wszystkich klientek, u których poleciłam, co pragnę też zaznaczyć, odpowiednio dostosowane preparaty z filtrami, tam gdzie miałam cery problematyczne, to nagle właśnie też przywrócił się ten płaszcz hydrolipidowy. To jest często znamienne właśnie przy cerach trądzikowych, że jest szybka ucieczka wody z naskórka. Często przychodziły do mnie pani po terapiach nawet kilkuletnich, po stosowaniu izotretinoiny doustnej, gdzie ta cera po prostu była niemiłosiernie taka ścieńczona i rzeczywiście nie były w ogóle nawet uświadomione w stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych. Miałam właśnie też jeden taki przypadek, gdzie pani była po stosowaniu dwukrotnym izotretinoiny doustnej. Skóra jak papirus, ścieńczała, ledwo ją można było dotknąć. Oczywiście na początku rozpoczęłam kurację przywracającą płaszcz hydrolipidowy i dopiero później mogłyśmy wprowadzić jakiekolwiek kwasy, które jeszcze tę skórę wyprowadziły na prostą. Natomiast, kochane, od momentu, gdy właśnie zaczęła stosować filtry, to jeszcze raz powiem, zdecydowanie skóra złagodniała i w końcu zaczął się ten płaszcz hydrolipidowy. Momentalnie on zaczął się odbudowywać. Kolejna klientka nie była też uświadomiona, że należy po laseroterapii stosować filtry przeciwsłoneczne. Momentalnie
pojawiły się przebarwienia. My z tymi przebarwieniami walczyłyśmy ponad dobry rok. Tu cały czas były nawroty. Ta skóra była tak uwrażliwiona, więc weźcie sobie to do serducha, że trzeba naprawdę stosować ochronę przeciwsłoneczną nie tylko po takich cięższych zabiegach, ale zawsze wszędzie. To jest bardzo ważne. Możecie w ten sposób też skórę odmłodzić. Nawet gdyby nie były stosowane takie bardzo silne odmładzające terapie, to wierzcie mi, że już po kilku miesiącach po stosowaniu samych filtrów przeciwsłonecznych i antyoksydacji, wspomnijcie moje słowa, ta skóra będzie wyglądała na bardziej świetlistą i młodszą. Także naprawdę gorąco, gorąco Was zachęcam, wręcz nawet nie zachęcam. Ja każdemu narzucam ochronę przeciwsłoneczną. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, już nawet z tym nie dyskutuję. Moje zdanie jest jednoznaczne. Ochrona przeciwsłoneczna, ja nawet nie stoję gdzieś po środku. Nie patrzę nawet na to, że ktoś może mi przedstawić wyniki badań, że dany filtr przeciwsłoneczny wnikał do krwioobiegu. Tak, ja znam te wyniki, ja wiem, ale jednocześnie przeszłam takie historie i zarówno w mojej rodzinie, i przy mojej skórze, i z moimi klientkami, że naprawdę wiem, co same filtry w pielęgnacji potrafią zdziałać. Nawet jeżeli nie sięgacie po jakieś wysokopółkowe rozwiązania, niesamowicie przemyślaną, wielowarstwową pielęgnację przeciwsłoneczną, to wierzcie mi, że samo, przepraszam, wielowarstwową pielęgnację, nie przeciwsłoneczną, tylko wielowarstwową pielęgnację, to sama ochrona przeciwsłoneczna tak w dużej mierze wpłynie na kondycję waszej skóry, że się zdziwicie. Spróbujcie, a wspomnijcie moje słowa, jestem przekonana o tym. I kochane, przechodzimy teraz do konkretnych preparatów przeciwsłonecznych. Tutaj znajdziecie moich ulubieńców i też kilka nowości. A moich ulubieńców dlatego, że ja te kosmetyki testuję już naprawdę przez kilka sezonów. I jeżeli coś dobrze mi działa, to obstaję przy tym. Ważna uwaga, z filtrami przeciwsłonecznymi jest tak, że jeżeli znajdziecie swojego świętego grala, to ja się absolutnie przy tym nie upieram, żeby taki kosmetyk zmieniać regularnie, tak jak w przypadku kremu pielęgnacyjnego, czy serum, czy innych preparatów. Wiem, jak trudno jest znaleźć ulubieńca w kwestii przeciwsłonecznej, więc jeżeli jest jakiś preparat, który Wam odpowiada, bardzo proszę, możecie z nim zostać, zaprzyjaźnić się z nim na długo. Jeżeli będziecie go chętnie, uczciwie, że tak powiem, stosowały, to super, dziewczyny. Możecie go stosować cały okrągły rok, tu się nic nie stanie. Jak będzie pięknie ułożona cała pielęgnacja, to wierzcie mi, będzie to bez szkody dla skóry, że cały czas powielamy taki sam preparat. To jest preparat fotoochronny, a nie typowo pielęgnacyjny. Oczywiście stanowi pewnego rodzaju pielęgnację, tak jak teraz to też Wam wspominałam, ale przede wszystkim jego funkcją jest ochrona. I dlatego też zaczynam od dwóch preparatów, też właśnie moich ulubieńców, które to mają tę ochronę przeciwko wszystkim tym właśnie promieniom, które Wam dzisiaj wymieniłam. Czyli przeciwko promieniom UVA, UVB, infrared i światłu widzialnemu. Pierwszym z nich, to już pewnie do znudzenia będziecie słuchały, ale naprawdę, ja po prostu ten preparat uwielbiam. Algo Drops marki Sensum Mare, lekka emulsja przeciw fotostarzeniu, SPF 50 oczywiście chroni właśnie przed promieniami UVA również i mamy 4 plusiki przy PA. Co oznaczają 4 plusiki? To jest powyżej 16, czyli przynajmniej minimum 16-krotnie mniej promieni UVA wnika do naszej skóry, a to jest naprawdę już sporo. I teraz uwaga, mamy tutaj połączenie filtrów fizycznych i chemicznych, oczywiście nowoczesnych, fotostabilnych, ochronę właśnie przed światłem podczerwonym, przed światłem niebieskim, w postaci też kompleksu 5 alg morskich. Algi morskie mają silne działanie antyoksydacyjne. Wyciąg z lilii imbirowej, kolejny super antyoksydant o działaniu odżywczym. Wyciąg z plechy algi o działaniu wygładzającym, zmiękczającym skórę i też jest antyoksydantem, czyli zobaczcie, cała tarcza antyoksydacyjna. Dodatkowo ekstrakt z korzenia rdestu, kolejny antyoksydant, kwas hialuronowy doskonale Wam znany, witamina E. To jest produkt bezzapachowy, w konsystencji, tak jak sama nazwa wskazuje, lekkiej, przepięknej, mlecznej emulsji, która daje cudowne rozświetlenie. I teraz, wykończenie macie tutaj nawilżające, ale z wyraźnym rozświetleniem skóry. Dla kogo? Tak naprawdę, powiem szczerze, dla każdego rodzaju skóry, chyba że nie lubicie tego rozświetlenia. W przypadku takich wybitnie tłustych skór, to może być ewentualnie delikatnie zbyt ciężki preparat, choć uważam, nałożony tylko samodzielnie na serum, bardzo ładnie w tym duecie się sprawdzi. Więc tak na dobrą sprawę, tak jak mówię, bez podziału na rodzaje cery, śmiało nawet przy atopowym zapaleniu skóry jest to bardzo delikatny preparat, a na pewno dla wszelkich cer dojrzałych, wymagających rozświetlenia i dodania blasku.
Kolejny preparat, nieco cięższy, zaznaczam nieco, bo jest to lekka emulsja ochronna, prewencja i antyoksydacja SPF 50, a jakże oczywiście, ja tylko po takie preparaty tutaj sięgam, żeby było jasne, marki Basic Lab. I cóż mamy tutaj? Fotostabilne, szerokopasmowe, czyli chroniące nas filtry chemiczne przed promieniami UVB, UVA, infrared i światłem niebieskim. Dodatkowo jeszcze jest tu dodany filtr biologiczny, czyli taki naturalny w postaci ekstraktu z brusznicy, czyli taka będzie kropeczka nad i w kwestii ochrony przeciwsłonecznej. Mamy też antyoksydacyjną witaminę C w postaci tetraizopalmitynianoaskorbylu, odżywczą witaminę E i cudowny łagodzący glukonolaktan, który też będzie działał przyspieszająco w kwestii gojenia zmian, przeciw też rumieniowo, więc glukonolakton, czyli kwas PHA, jest cudownym kwasem podnoszącym też ochronę przeciwsłoneczną. W efekcie uzyskujemy lekką emulsję, tak jak sama nazwa wskazuje, zobaczcie, w postaci takiego mleczka, która daje nam wykończenie, nawilżenie z lekkim rozświetleniem. Nic ciężkiego i nieobciążającego, natomiast tutaj po moich testach i oczywiście na mojej skórze i na skórach moich klientek i testerek stwierdzam, że jest to produkt, który najlepiej sprawdza się przy skórach mieszanych z tendencją do przesuszeń i do przetłuszczania się, ale niekoniecznie dla tych cer wybitnie tłustych, chyba że w połączeniu z samym serum. Wtedy jak najbardziej tak. Natomiast świetnie się sprawdzi przy cerach problematycznych z naruszoną barierą hydrolipidową. Jak najbardziej tak. Tutaj dzięki glukonolaktonowi mamy jeszcze właśnie to wspomaganie, jakby łagodzenie tej skóry. Dla wszelkich cer jak najbardziej suchych, skłonnych do przesuszania się, również z atopowym zapaleniem skóry, bo jest to preparat bezzapachowy, więc tutaj bez obaw. I teraz, kochane, przechodzimy sobie do kolejnych preparatów. Jeden z nich już znacie, bardzo lekki, o zupełnie innym wykończeniu, nie takim mocno rozświetlającym. Ja sobie tutaj tylko zetrę z łapki. To jest preparat marki Beauty of Joseon, marki koreańskiej. Relief Sunrise Probiotics. Jest to ryżowy przeciwsłoneczny krem do twarzy. Mamy wysoką ochronę przeciwsłoneczną SPF 50 i PA z 4 plusikami, czyli ochrona przeciw promieniom UVA i UVB. Tutaj dodatkowo oprócz filtrów chemicznych mamy jeszcze ekstrakt z ryżu, który będzie działał rozjaśniająco, ale też będzie przeciwdziałał błyszczeniu, dlatego że ryż ma właściwości pochłaniające jakby nadmiar sebum. Dodatkowo mamy bioferment bakterii mlekowych, czyli wspomaganie naszego mikrobiomu. W rezultacie będzie to świetne rozwiązanie dla cer problematycznych, przyspieszającą regenerację adenozynę, witamina E, tutaj odżywcza, antyoksydacyjna zielona herbata i dodatkowo jeszcze probiotyki z soi, ekstrakt z kokosa, który będzie działał też nawilżająco i ekstrakt z żeńszenia, który też będzie przyspieszał regenerację komórkową, przyspieszał gojenie skóry. Też mamy tutaj przy okazji fajną antyoksydację. To jest preparat naprawdę lekki, choć nie jest to może emulsja, powiedziałabym, bardziej przypomina to krem, ale żeby nikogo to nie zmyliło, jest naprawdę super lekki. Początkowo się wydaje, że jest to taki po prostu no, lekki krem jakiś z filtrem, ale nic bardziej błędnego, bo z reguły w przypadku koreańskich marek mamy wybitne rozświetlenie. Tu nie. Gdy poczekamy chwilę, mamy efekt, powiedziałabym, nawet takiego blurowania skóry, czyli takiego jakby wygładzenia i lekkiej satyny. Czyli tu nie mamy takiego bardzo silnego rozświetlenia. Czyli to jest świetne rozwiązanie dla osób, które mają skórę skłonną do przetłuszczania się, które mają skórę jak najbardziej problematyczną. Tak naprawdę powiem Wam, że tutaj dla każdego rodzaju skóry bez wyjątku, bo jest to tak świetne wykończenie, że i zarówno te cery skłonne do przesuszania się, jak i te skłonne do przetłuszczania się będą bardzo ładnie ten preparat tolerowały. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy pięknie zaplanowaną wcześniejszą pielęgnację. Ale podkreślam, to jest też świetne wyjście z sytuacji dla osób, które po prostu no, nie lubią tego takiego rozświetlenia i dodawania blasku. Lubią efekt satyny, lekkiego jakby przypudrowania, to ten krem w istocie Wam to da. Kolejny preparat. Też często do niego wracam. On się już wielokrotnie pojawiał u mnie na kanale.
To jest moje kochane VT Cosmetics Sika Essence Sun SPF 50. IPA mamy też z czterema plusikami, czyli wysoka ochrona przeciw promieniom UVA i UVB. To jest w ogóle z całej serii Sika, czyli z wąkrotą azjatycką. I mamy tutaj filtry chemiczne, dodatkowo niacynamid, który będzie nam nawilżał skórę i chronił też przed przebarwieniami. Tu nie jest on ujęty w jakimś procencie, więc śmiało, spokojnie może być stosowany. No i oczywiście antyoksydacja. Łagodząca allantoina, przyspieszająca gojenie adenozyna, łagodzący wyciąg z lukrecji i oczywiście cały kompleks Sika, czyli połączenie różnorakich składników aktywnych pozyskiwanych z wąkroty w połączeniu z kwasem hialuronowym, co w efekcie daje nam bardzo silną antyoksydację, przepiękne gojenie skóry, przyspieszanie gojenia, również zmian właśnie trądzikowych. Jest też ekstrakt z zielonego propolisu, który działa silnie łagodząco i regenerująco. Kompleks Tree Flowator, który zawiera hydrolat lotosu, różę damasceńską i stokrotkę. Przyspiesza ten kompleks silnie gojenie skóry i odżywia skórę. Oraz mamy uzupełniające ceramidy, ekstrakt z brokułu, który też będzie działał silnie odżywczo i łagodząco, antyoksydacyjną zieloną herbatę, olej z orzechów włoskich, który jest bogaty w regenerujący kwas linolowy. Jak mówiłam Wam o odbudowywaniu bariery hydrolipidowej, to kwas linolowy stanowi bardzo dużą jego część, uzupełnia jakość lipidów na skórku. Dodatkowo jest ekstrakt z owsa, też łagodzący, glikozaminoglikany, które będą też przyspieszały regenerację naskórkową. Propolis, czyli tu jest całe bogactwo różnorakich składników. Propolis łagodzący oczywiście, no i kwas hialuronowy w kilku postaciach, a na dokładkę mamy kilka rodzajów peptydów. W rezultacie mamy tutaj fantastyczną, lekką emulsję. Zobaczcie, taką bardzo leciutką. O, muszę ją strząsnąć, jej jest dużo, tylko że po prostu o, stała tutaj na sztorcu, więc zobaczcie. Leciusieńka emulsja o bardzo takiej naprawdę lejącej się konsystencji, charakterystycznym zapachu dla całej tej serii, czyli tutaj mamy właśnie tę wąkrotę azjatycką. Ja osobiście ten zapach uwielbiam. Daję Wam, znowu powtórzę słowo charakterystyczne, ale rzeczywiście dla kosmetyków koreańskich, rozświetlenie tej skóry, ale o bardzo lekkim takim pokryciu, więc to nie jest coś obciążającego. Dla kogo? Przede wszystkim dla wszelkich cer dojrzałych, które no, wymagają tutaj też takiej i antyoksydacji. Pamiętajmy, że wąkrota jest silnie, wykazuje silne działanie antystarzeniowe, ale jest fantastycznym antyoksydantem. Więc dla wszelkich cer dojrzałych, mieszanych w stronę tłustą, dla skór naczyniowych, dla skór dotkniętych trądzikiem różowatym. Tu jeszcze najmocniej przepraszam. Wszystkie preparaty, które Wam wymieniłam, nie mówiłam o trądziku różowatym, mówiłam o cerach problematycznych, ale mówiąc o cerach problematycznych, jak najbardziej też mam na myśli trądzik różowaty. Natomiast tutaj, kochane moje, szczególnie bym poleciła to dla skór dotkniętych łojotokowym zapaleniem skóry, nużeńcem czy przy fungal acne, czyli trądziku grzybiczym, bo dodatkowo tutaj wąkrota będzie miała właśnie takie właściwości. Ło! Już rozbrałem wszystko. Ok, lecimy dalej. Kochane moje, kolejnym kosmetykiem będzie bardzo też leciutki kosmetyk i to będzie nowość, uwaga, już wam o nim mówię. Bardzo lekki, fantastyczny kosmetyk. Mianowicie jest to kosmetyk marki Be The Skin. Rewelacja. To jest po prostu leciusieńki jak mgiełka. Nazywa się Sebum Zero Aloe Rice Vegan Sun Cream. I mamy tutaj ochronę, oczywiście SPF 50, PA z czterema plusikami, czyli wysoka ochrona przeciwsłoneczna przed promieniami UVA i UVB. Mamy tu ekstrakt z otrąb ryżowych, który będzie regulował pracę gruczołów łojowych, ekstrakt z aloesu, łagodzący wiadomo, wyciąg z liści i kwiatów miodli indyjskiej, która działa silnie przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, przeciwpasożytniczo również. Dodatkowo jest tu też ekstrakt z mięty, która działa tak delikatnie chłodząco, ale też warto wspomnieć, przyspiesza gojenie skóry. Ekstrakt z cynamonu, który też ma właściwości przeciwbakteryjne, adenozynę przyspieszającą gojenie, witaminę E i kwas tranexamowy, który jest fantastycznym antyoksydantem i działa przeciw przebarwieniom i przyspiesza też rozjaśnianie tych przebarwień. To jest bardzo leciusieńki preparat, bardzo lekki. Jeden z lżejszych, z jakimi zdarzyło mi się spotkać, w kolorze takim jasnozielonym.
On wchłania się w okamgnieniu. Go w ogóle nie czujecie. Komu polecę? Przede wszystkim wszelkim cerom skłonnym do przetłuszczania się, problematycznym, z zaznaczeniem tutaj trądziku grzybiczego, trądziku pospolitego, trądziku różowatego, łojotokowego zapalenia skóry i jak najbardziej dla skór dotkniętych nużycą, czyli zaatakowanych nużeńcem, czyli tam wszędzie, gdzie mamy właśnie też upośledzoną pracę gruczołów łojowych, czyli dla wszelkich cer tych bardziej skłonnych do przetłuszczania się. Jestem przekonana, że ten preparat Wam się doskonale sprawdzi. I lecimy dalej, kochane. Kolejny preparat, który już chyba raz bądź dwa razy ukazywał się u mnie na kanale, to jest preparat marki Tiam Daily Sun Care Cream. Rewelacja, to jest taki też blurujący kosmetyk. To jest kosmetyk, który zawiera w sobie, oczywiście, przepraszam, nie wspomniałabym, mamy tutaj oczywiście ochronę na poziomie SPF 50 i PA z trzema plusikami, co też daje nam w efekcie wysoką ochronę przed promieniami UVA. Mamy tutaj filtry fizyczne i chemiczne, ekstrakt z liści aloesu, kompleks witaminy C, mamy tutaj zarówno kwas askorbinowy i glukozyd askorbylu. Może kogoś dziwić takie połączenie, natomiast tutaj nie jest to ujęte oczywiście w procentach i kwas askorbinowy w efekcie będzie działał tutaj troszeczkę też oczywiście bardzo silnie antyoksydacyjnie, ale w połączeniu z filtrami spokojnie jest to fotostabilne, więc on nie będzie ulegał gdzieś od razu utlenianiu. Witamina E oraz kwas hialuronowy. To jest bardzo delikatny preparat w konsystencji klasycznego, powiedziałabym, ale lekkiego kremu. W efekcie daje nam wykończenie nawilżenia znowu z taką, bym powiedziała, lekką satyną. To nie jest wybitne rozświetlenie, więc znowu dla osób, które szukają takiego rozwiązania, to będziecie z niego bardzo zadowolone. Komu polecę? Przede wszystkim wszelkim cerom mocno wrażliwym, z naruszoną barierą hydrolipidową, bo on daje naprawdę przyjemne nawilżenie. Stosowałam go wielokrotnie po zabiegach, po zastosowaniu retinolu, kiedy ta skóra jest taka mocno ściągnięta. Świetnie się sprawdza. Bardzo ładnie tutaj łagodzi skórę, nie daje takiego uczucia zbyt lekkiego, czyli to nie będzie jednocześnie też, żebyście mnie dobrze zrozumiały, bo to też nie będzie obciążenie skóry. Powiedziałabym, że to jest coś tak pomiędzy, bo mamy i blurowanie skóry, nie mamy zbytniego rozświetlenia, więc nawet te skóry skłonne do przetłuszczania się, ale z podrażnioną, znaczy z naruszoną barierą hydrolipidową i z podrażnieniem, bardzo będą sobie ten krem chwaliły. Natomiast on świetnie się sprawdza przy cerach naczyniowych, z trądzikiem różowatym, z tym też bym powiedziała bardziej troszeczkę w stronę przesuszenia, czyli dla tych skór wybitnie tłustych, on może być troszeczkę za ciężki, to wtedy bym wybrała któryś z lżejszych preparatów, które Wam to przedstawiłam. Natomiast właśnie dla tych skór naczyniowych, tych takich łagodnych, czyli wrażliwych i ze skłonnością do przesuszenia się jak najbardziej tak, ale tych też cer pośrodku, czyli jeżeli mamy cerę mieszaną, jednocześnie na przykład z wysuszonymi policzkami, ale z przetłuszczającą się strefą T, to jest rewelacyjne rozwiązanie. No i pewnie nikogo nie zaskoczy, że tu w tym zestawieniu znalazł się też preparat, który, o Boże, już wiecie co, już kilka lat go pokazuję, ale postanowiłam gdzieś wrócić do niego też i też go często po niego sięgam. I to jest preparat marki Holika, Holika Aloe Waterproof Sun Gel, czyli wodoodporny, łagodny krem z filtrem przeciwsłonecznym. SPF oczywiście 50, a jakże, i ochrona przed promieniami UVA z czterema plusikami. Mamy tutaj filtry chemiczne, adenozynę, która będzie przyspieszała regenerację komórkową i oczywiście działała też uelastyczniająco, można by powiedzieć. Ekstrakt z nasion chia, które będą działały regenerująco. Ekstrakt z jabłka, który będzie dbał o prawidłowe złuszczanie naskórka, ale żebyście zrozumiały to w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli zapobiega powstawaniu suchych skórek, jednocześnie rozjaśnia skórę. Ekstrakt z marchwi, który będzie poprawiał koloryt i też stanowił większą tarczę ochronną przed promieniami słonecznymi, antyoksydacyjny niacynamid, ekstrakt z pstrolistki pospolitej, która będzie działała przeciwzapalnie oraz łagodzący aloes. I tutaj mamy naprawdę łagodzący, lekki krem w postaci, nawet bym powiedziała takiego mleczka bardziej, o zapachu, no właśnie takiego nawiązującego do aloesu, lekki, orzeźwiający. Komu polecę? Zdecydowanie bardziej skórom skłonnym do przetłuszczania się. Daje lekkie, delikatne wykończenie z lekkim blaskiem. Powtarzam lekkim znowu, ale tak nie potrafię innego słowa dobrać. Czyli dla tych wszelkich skór skłonnych, tak jak mówię, do przetłuszczania się z większą pracą gruczołów łojowych. Jak najbardziej oczywiście też dla cer dojrzałych z większą pracą gruczołów łojowych. Dlaczego nie? I kochane, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o preparaty stricte ochronne.
A teraz przejdziemy sobie do preparatów, które też chronią naszą skórę, ale są tą większą tarczą ochronną, w sensie to, co Wam mówiłam o budowaniu tej wielowarstwowej ochrony przeciwsłonecznej, bo mianowicie pokażę Wam tutaj kremy BB. Czyli jeżeli macie naprawdę wybitną skłonność do przebarwień, to nie pozbawiajcie się tej ochrony, naprawdę warto. Przejdziemy sobie od najlżejszego do najcięższego preparatu, ale wszystkie pięknie sprawdzą się latem. I teraz uwaga. Pierwszy preparat to jest preparat marki Secret Key Telling You CC. Właściwie to jest krem nie BB, a krem CC, który oczywiście też ochrona przeciwsłoneczna SPF 50 i mamy tutaj PA z trzema plusikami. Mamy tu filtry fizyczne i chemiczne, rozjaśniającą arbutynę, to jest świetny preparat, jeżeli chodzi o przebarwienia, adenozynę znowu, czyli przyspieszające gojenie skóry, wąkrota azjatycka, przeciwzapalny rumianek, łagodzący wyciąg z lukrecji, wyciąg z korzenia rdestu japońskiego, fantastyczny antyoksydant, wyciąg z tarczycy bajkalskiej, też antyoksydant, kwas hialuronowy, hydrolat z aloesu, ekstrakt z malwy, też regenerującej, redukującej zaczerwienienie skóry. Ekstrakt z pierwiosnka lekarskiego, który przyspiesza gojenie zmian i zmniejsza obrzęki. Ekstrakt z przywrotnika pospolitego o działaniu przeciwzapalnym. Miętę pieprzową, też łagodzącą, gojącą, przyspieszającą gojenie. Wyciąg z przetacznika o działaniu przeciwzapalnym. I teraz uwaga, będzie Wasze zaskoczenie. Ja już pokazywałam kiedyś ten preparat, no ale nie każdy mógł widzieć. On jest w kolorze białym. I teraz uwaga, będzie się zamieniał w kontakcie z naszą skórą na taki blady beż. Komu polecę ten preparat? Dla osób z nierównomiernym kolorytem skóry. Dla osób, które walczą z przebarwieniami. O, zobaczcie, już mi się pięknie tutaj zamienia. Dla osób z dość jasną karnacją. Chyba że, tak jak tłumaczę, walczycie z przebarwieniami i chcecie wyrównać koloryt skóry, wtedy ta skóra jest pięknie rozjaśniona. Czyli dla takich bladych cer, rewelacyjne rozwiązanie, jak ciężko Wam dobrać jest jakikolwiek nawet krem BB podkład, świetna naprawdę tutaj alternatywa dla tego rodzaju preparatów, bardzo ładnie kryje. Naprawdę muszę powiedzieć, że ten preparat tak przyzwoicie kryje krostki, grudki, świetnie sprawdza mi się przy tych cerach naczyniowych z trądzikiem różowatym, ale również też przy nawrotowych jakichś tam krostkach, grudkach. Bardzo ładnie, to naprawdę jedna z moich klientek piała dosłownie z zachwytu, że nareszcie udało jej się dobrać jakiś odpowiedni preparat. Zaznaczam, jest taką typową zimą, czyli ma ciemne włosy i bladą, naprawdę bladą skórę. Świetnie jej się to sprawdziło. To jest taki bardzo jasny, piaskowy beż. Uwielbiam ten preparat, stosowałam teraz przez cały okres zimy. Naprawdę zamiennie oczywiście z różnymi innymi, a jakże, bo testuję też dla Was, natomiast lubię do niego wracać, bo lubię ten efekt rozświetlenia. Tylko tak jak mówię, to nie jest dla dziewczyn, które lubią taki, powiedziałabym, efekt nawet lekkiego słońca. Nie, nie, nie. To Wam da bardziej właśnie typowe takie rozświetlenie, rozjaśnienie skóry. I teraz kolejny preparat, idziemy dalej. To jest lekkie krycie, ale naprawdę muszę powiedzieć, że przyzwoite. Dalej, też lekkie krycie z efektem silnego rozświetlenia, z wyraźnym nawilżeniem, no i tu sobie już możecie dobrać kolor. To jest preparat marki Veoli Botanica, rozświetlająco nawilżający krem BB z filtrem SPF 20 Let's Glow. Jest w pięciu, przepraszam, czy jak dobrze liczę, już nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przepraszam, aż w sześciu odcieniach. Wszystkie odcienie możecie znaleźć właśnie w filmie Veoli Botanica, gdzie dokładnie Wam pokazałam słocze, zbliżenia, macie wszystko dokładnie opisane. I uwaga, mamy tutaj tlenek cynku, dwutlenek tytanu, czyli filtry fizyczne, mocno odbijające światło, ekstrakt z kwiatu porcelany, która będzie wygładzająco działała i jeszcze bardziej rozświetlająco, betainy z buraka, która jest silnym, tutaj przede wszystkim z aminokwasem i będzie działała silnie regenerująco, skwalan z trzciny cukrowej o działaniu odżywczym, olej słonecznikowy, witamina E, kwas hialuronowy i witamina C. W efekcie mamy delikatny, lekki krem, wybitnie rozświetlający o działaniu naprawdę nawilżającym. Przecudny efekt nawilżenia. Dla wszelkich skór, które lubią rozświetlenie, wyraźne rozświetlenie skóry, bo tutaj to nie jest takie pitu-pitu, dziewczyny. Tu macie naprawdę taki mocno efektywny blask, efekt nawet takiej lekkiej, powiedziałabym, mokrej skóry. Ja osobiście bardzo to lubię.
pokrycie lekkie. Pamiętajcie, lekkie, może takie do średniego, tak? Więc dla wszelkich skór skłonnych do przesuszania się, dla osób, które lubią po prostu taki efekt blasku, jak najbardziej dla dojrzałych skór, mamy piękne wygładzenie struktury skóry, brak podkreślenia zmarszczek. Ja to też zawsze podkreślam przy tego rodzaju preparatach. Zresztą powiem, wszystkie preparaty, które Wam dzisiaj tutaj przedstawię, naprawdę tych zmarszczek nie podkreślają, wręcz właśnie działają wygładzająco na strukturę skóry. Więc to będzie świetne rozwiązanie. I teraz, skoro mówiłam, że troszeczkę sobie idziemy poprzez to krycie tak budująco, no to kolejnym preparatem będzie preparat marki Sensum Mare. I to jest Algoton Multipielęgnacyjny Krem BB. On jest w 5 odcieniach. Już zaraz Wam go pokazuję. Natomiast cóż tutaj mamy? Znowu mamy filtry fizyczne. Tlenek cynku, dwutlenek tytanu. Czyli zobaczcie, na przykład jeżeli macie krem tylko i wyłącznie z filtrami chemicznymi, to tu dodatkowo jeszcze uzyskacie tą ochronę w postaci filtrów fizycznych. Mamy kompleks pięciu alkmorskich, czyli znowu ta antyoksydacja, odżywczy olej jożoba i masło shea oraz witaminę E. To jest preparat już o dość gęstej konsystencji, a dodatkowo jeszcze powiem, mamy tutaj takie trzy kompleksy ciekawe bardzo. Plankton Glass Flower to jest fitoplankton pochodzący z wulkanicznych jezior. On będzie chronił przed promieniowaniem UVA i UVB oraz niebieskim światłem, więc dodatkowa ochrona. Kompleks Infua Guard, który będzie chronił przed szkodliwym działaniem światła podczerwonego, niebieskiego i działał silnie antyoksydacyjnie. Oraz kompleks Polustop, to jest bardzo ciekawe. W zasadzie chyba na razie udało mi się to znaleźć w jednym tylko preparacie. On chroni przed wnikaniem cząsteczek metali ciężkich, węgla oraz cząstką tego pyłu miejskiego PM 2,5. To jest rzadkość, naprawdę. Jeżeli znacie jakiekolwiek jeszcze inne preparaty, podeślijcie mi, bo na razie to jest chyba jedyne, o ile dobrze pamiętam. Cudowny kosmetyk o konsystencji, powiedziałabym, klasycznego, nawet tu mamy oczywiście krem BB, ale żebyście sobie to wyobraziły, o konsystencji klasycznego, takiego nawet lekko do średnio kryjącego podkładu. W efekcie mamy przepiękne rozświetlenie skóry. Naprawdę bardzo ładnie kryje wszelkie niedoskonałości, pięknie wygładza strukturę skóry dla wszelkich cer dojrzałych, z naruszonym płaszczem hydrolipidowym, dla cer skłonnych do przesuszania się, jak najbardziej tak. Dla cer mieszanych, tutaj tych pośrodku, znowu gdzie mamy pastę i przesuszone policzki, oczywiście jak najbardziej tak. Tak jak mówię, tutaj uzyskujemy lekkie do średniego krycia. Możemy sobie to też budować gąbeczką i naprawdę bardzo ładnie ta skóra jest tutaj wyrównana. Więc mamy i wyrównanie, ale dodatkowo jeszcze zauważcie tę całą taką ochronę przeciwsłoneczną, przeciw znowu świetle niebieskiemu, czy światłu niebieskiemu i przeciw infrared. Jeszcze dodam, kochane, że Algoton możecie zobaczyć w filmie. Jeżeli chodzi o jego przybliżenia, jego 5 odcieni, możecie zobaczyć w filmie Sensum Mare. Tam dokładnie każda z Was będzie mogła wybrać odpowiedni odcień dla siebie, a jest w czym naprawdę wybierać. I teraz dalej, budując to krycie, idziemy tutaj z kolejnym preparatem. To jest Drop of Perfection wygładzająco-kryjący krem BB marki Veolia Botanica. On również jest w kilku odcinach i też go możecie zobaczyć właśnie w filmie Veolia Botanica, gdzie dokładnie Wam go pokazałam. Mamy tutaj dwutlenek tytanu, kwas hialuronowy, ekstrakt z kwiatu porcelanowego, który działa rozświetlająco, ekstrakt z niebieskiej stokrotki, która redukuje, zmniejsza zaczerwienienia, inulina, która będzie odżywiała nasz mikrobiom, kompleks zawierający ekstrakt z lnu o działaniu wygładzającym oraz ekstrakt z selera przeciwzapalny i cyklopeptydy, czyli pobudzanie włókien kolagenu i elastyny. Jest to preparat, który jest dość gęsty. On jest taki kremowy, bym powiedziała. No właśnie, czasami. O, mam, dobra. I teraz zobaczcie, on jest gęsty. I naprawdę kryjący. To jest takie, powiedziałabym, średnie krycie, ale tu już możemy sobie zbudować naprawdę dość porządne krycie, bo możecie sobie zbudować to gąbeczką, da się go dosyć nadbudowywać nawet. Więc jeżeli lubicie mocniejsze krycie i nie lubicie rozświetlenia skóry, to tutaj uzyskacie zdecydowaną satynę, czyli już taki lekki efekt przypudrowania. I to zdecydowanie ten preparat polecę skórom bardziej skłonnym do przetłuszczania się. Wszystkim skórom tam, gdzie mamy większą pracę gruczołów ojowych, tam, gdzie mamy też większe zmiany, bądź na przykład przebarwienia pozapalne, to tutaj to krycie będzie większe. Choć od razu mówię Wam, wszystkie preparaty, które tu dzisiaj Wam przedstawiam, to jest właśnie BB czy CC, one naprawdę porządnie, może przyzwoicie kryją, tak?
Ja nie sięgam po takie preparaty, które po prostu gdzieś tam tylko rozświetlą tę skórę i nie robią nic. Każdy z wymienionych tutaj preparatów przepięknie wyrównuje kolor skóry. Natomiast tak jak mówię, jeżeli już naprawdę widzicie gdzieś jakieś wyraźne zmiany, to wtedy bym zaczęła w kwestii krycia od algotonu, tak? To już będzie miało takie wyraźniejsze krycie. Czyli algoton, później Drop Perfection i teraz ostatni z preparatów, najsilniej kryjący. Ja kiedyś o nim wspominałam w momencie zimy, bo tak naprawdę on się dobrze sprawdzi w kwestii krycia właśnie szczególnie zimą, ale jeżeli masz duże zmiany na skórze i twoja skóra wymaga pokrycia, to tutaj polecę ci preparat, to jest też właśnie krem BB, nazywa się marki Asian Club Viper and Snail Lasting BB Cream. Wysoka ochrona SPF 50 i 3 plusiki przy PA, czyli też wysoka ochrona przed promieniami UVA. Mamy tutaj probiotyki. Neuropeptyd Synake, czyli o działaniu takim silnie napinającym. Dodatkowo mamy tutaj adenozynę, przyspieszającą gojenie, alantoinę łagodzącą, argininę, znowu przyspieszanie gojenia, czyli te aminokwasy wszelkie, kwas hialuronowy, wąkrota azjatycka, złoto, które też przyspiesza gojenie, działa silnie przeciwzmarszczkowo, pobudza tutaj skórę do regeneracji, galaktomyces, czyli mamy odżywianie naszego mikrobiomu. Czyli są tutaj fermenty. Odżywczy skwalan, olej słonecznikowy, ekstrakt z kwiatów wiciokrzewu japońskiego, który ma silne działanie antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. Śluz ślimaka, wyciąg z owoców cytrynca chińskiego o działaniu też przeciwzapalnym i ujędrniającym. Antyoksydacyjną zieloną herbatę, ekstrakt tutaj dodatkowo jeszcze z bakterii gram ujemnych, które są antyoksydantem, ale też będą odżywiały nasz mikrobiom. I teraz uwaga, to jest preparat dość gęsty, dziewczyny, i naprawdę porządnie kryjący. Wydaje się taki dziwny kolor, ale wierzcie mi, świetnie dopasowuje się do koloru skóry. Natomiast ogólnie on występuje w dwóch odcieniach. Mam nadzieję, że nie wprowadzam nikogo w błąd. Występuje w dwóch odcieniach i tu zdecydowanie będzie to odpowiedni preparat już troszeczkę bardziej dla tych skór opalonych. Ja teraz Wam pokazuję, przepraszam, już mówię, numer 23, a 21 jest tym troszeczkę bardziej takim zbliżonym, bym powiedziała, do naszych klasycznych polskich skór. Natomiast zawsze, jak nas troszeczkę gdzieś nawet muśnie odrobinkę, to słońce latem, to wtedy ta 23 sprawdzi Wam się lepiej. To jest krem porządnie kryjący. Komu go polecę? Zdecydowanie cerom bardziej skłonnym do przesuszania się. Dla wszelkich cer dojrzałych z naruszoną barierą hydrolipidową, tu pamiętajcie, mamy też śluz ślimaka, więc przy okazji mamy ten taki efekt też lekkiego, ale naprawdę lekkiego poślizgu. No i też oczywiście kwestie gojące, ale porządne krycie. Więc jeżeli miałabym coś takiego bardziej kryjącego wybrać na lato, to zdecydowanie to może też Wam się nadać jako preparat na wieczorne wyjście, jeżeli właśnie lubicie wieczorem troszeczkę zrobić taki intensywniejszy makijaż. I teraz ostatni preparat, który nie jest ani kremem BB, ani nie jest kremem CC, ale jest tą kropeczką nad I. Wielokrotnie o nim mówiłam w zasadzie, ale nigdy Wam go nie pokazywałam, bo jest to mgiełka ochronna. Mgiełka do twarzy przeciwbłyszczeniu, Antelios X, przepraszam, Antelios, tutaj mamy bez oznaczenia, już się tak przyzwyczaiłam, że cała seria ma jakieś oznaczenia. Antelios SPF 50+, La Roche-Posay. Typowo apteczny produkt, natomiast powiem Wam, ja tę mgiełkę testowałam wielokrotnie. W różnych warunkach. Nie pamiętam, ile moich klientek to użyło. Wszystkie naprawdę uwielbiają ten preparat, bo on się doskonale sprawdza jako wykończenie, jako reaplikacja w ciągu dnia. Jest wybitnie lekki, można go nakładać na makijaż. Teraz uwaga. Robimy to w ten sposób, że z odległości 15 cm nakładacie to sobie na skórę twarzy, również na makijaż, i teraz zobaczycie, Wam się utworzy taka mgiełka. Widzicie? Spryskujecie to sobie właśnie z takiej odległości i wierzcie mi, ciężko to teraz może zobaczyć. Na początku powstaje taki bardzo delikatny film, taka biała, lekka poświata. Na początku pamiętam, jak to użyłam, to sobie myślę, aha, ciekawe, jak to ma być przeciwbłyszczeniu. Natomiast słuchajcie, jak dacie temu szansę, chwilę, zatrzymacie się, że tak powiem, i dacie te 5-10 minut bez ruszania tego na twarzy, bez żadnych poprawek, bez ścierania, to wierzcie mi, naprawdę działa przeciwbłyszczeniu, ale jednocześnie bardzo ładnie odświeża tę skórę i w efekcie, jak długo chodzimy po słońcu i nasza skóra jest taka, wiecie, zmęczona, już gdzieś tam, no taka po prostu zmęczona tym ciepłym słońcem, to naprawdę jest bardzo przyjemne odświeżenie tej skóry. Co więcej,
Nie spływa w ogóle makijaż, przepięknie się to utrzymuje i naprawdę reaplikację ponawiałam kilkukrotnie. Nie pojawiły mi się żadne zmiany. U moich klientek nie zaostrzały się żadne zmiany trądzikowe. Nie pojawiało się nic niepokojącego przy trądziku różowatym, więc nawet przy cerach naczyniowych, mimo że mamy tutaj filtry chemiczne, bo właśnie jeszcze Wam nie powiedziałam o składzie, już Wam mówię, to nic się niepokojącego nie działo. No i właśnie, cóż tu się znajduje? Filtry chemiczne, kwas hialuronowy, witamina E. Czyli prosty skład. Oczywiście, słuchajcie, jak to w mgiełkach, tam znajdziecie, jeżeli chodzi o spray, no to pewnie dużo z Was się może przyczepić do składu, że tam mamy składniki chemiczne, które no muszą spowodować po prostu ten spray, to jest naturalne. Ale kochane, jeżeli chodzi o tę reaplikację latem, bo tak jak mówię, niekoniecznie, jeżeli boicie się o takie właśnie jakieś chemiczne takie składniki, no to w tym momencie oczywiście mówię, proponuję stosować to tylko i wyłącznie latem, a wtedy zimą, tak jak mówiłam, ta jedna aplikacja filtrów w zupełności wystarczy. Natomiast jeżeli chodzi o reaplikację latem, jest to dla mnie absolutnie preparat niezastąpiony, bo po prostu dla mnie dokładanie kolejnych gdzieś preparatów z filtrem jest dość mocno uciążliwe. Ta mgiełka daje mi szansę na przetrwanie całego dnia bez szwanku i bez pojawiania się dodatkowych przebarwień, ciemnieniu przebarwień, które już istnieją. I tak jak mówię, sprawdziłam to już na, nie chcę skłamać, ale na dziesiątkach skór. I ten preparat naprawdę świetnie się sprawdził. Kochane moje, niniejszym to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że każda z Was znajdzie tutaj dla siebie fajne rozwiązanie, bo naprawdę zobaczcie, tych preparatów jest sporo mnóstwo. Też nie chciałam tworzyć, bo mogłabym jeszcze Wam dodatkową listę stworzyć, ale nie chciałam, żeby był ten miszmasz. Na pewno, gdy będę tylko sięgnę po jakiekolwiek nowości, które sprawdzą się, które przetestuję, pokażę Wam je pewnie już bardziej w tym okresie letnim. Więc bardzo chętnie tutaj się z Wami podzielę moimi uwagami. Tutaj, tak jak mówię, to są też powtarzane przeze mnie kosmetyki, ale zależało mi na tym, żeby to było naprawdę coś, co jest sprawdzone i będę wiedziała, że jeżeli po nie sięgniecie, to będziecie z nich zadowolone. Jak zawsze, jeżeli Wam podobał się ten materiał, proszę o kciuki w górę. Jak macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie mi je w komentarzach. No i cóż, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!